Bardzo podoba mi się dzisiaj tutaj ta impreza. Bardzo jestem zadowolony z tego, bo nie byłem dawno na takiej imprezie i to jest właśnie, to jest dla mnie, to jest coś. Wiosna w TTV będzie wyjątkowa, dlatego że będzie mnóstwo fantastycznych nowych programów. No i oczywiście będą genialni kanapowcy ze mną jako prowadzącym, ale to nie jest istotne, bo mamy fantastycznych bohaterów, którzy robią genialną robotę. Na antenę wchodzi nasz wyjątkowo emocjonujący program. Czyli wyjątkowa petarda, kto to kupi, z wyjątkowymi petardami, które Krzyś trzyma gdzieś tutaj w klapie swojej marynarki. Będziemy ja, czyli ja, będzie Janek Pirowski, czyli ja. On. I startujemy 1 marca, godzina 16, jak zwykle, TTV. We wrześniu 2019 roku Krzysztof, ja i jeszcze piątka dorosłych ludzi z zespołem Dauna pojechaliśmy na naszą przygodę życia, czyli 16-dniowy wyjazd do Włoch z powrotem. To było coś absolutnie nieprawdopodobnego. Down the Road, zespół w trasie, którego bohaterami są młodzi ludzie z zespołem Dauna, którzy jadą na wycieczkę po Europie w towarzystwie Przemka Kosakowskiego. Długo się zastanawialiśmy, czy polska widownia przyjmie ten program przyzwoicie. Wypuściliśmy dwa odcinki programu w niedzielę w prime time i rewelacja, prawie 500 000 widzów oglądało ten program, 12% udziału w rynku. Jednym słowem, wypada mi pogratulować Lidce Kazen, szefowej TTV. Przed nami 10. jubileuszowy sezon Ostrego Cięcia. Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami przez 100 odcinków. Czekają Was oczywiście niespodzianki, tak samo jak czekały i to nas. Jakie? W każdym odcinku. 100 razy niespodzianka. Myśleliśmy, że nas nic nie zaskoczy, a jednak zaskakują. Ciągle zaskakują. Bo rzeczywistość zaskakuje. Po prostu. Przede wszystkim wracamy my z 12. sezonem. Będzie pod łzy, no i naprawdę mamy co komentować. Będzie kupa śmiechu, kupa dobrego humoru. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Do zobaczenia wiosną w TTV.